Dzień dobry. Tu Techstroje Light. Podcast, w którym skrótowo opowiadamy o najważniejszych, najciekawszych albo najbardziej zaskakujących tematach związanych z technologiami. A w tym tygodniu jest o czym opowiadać. Mamy konsekwencje upadku z Silicon Valley Bank, była premiera czatu GPT-4. I oczywiście kolejne bany, połajanki i kłopoty TikToka. Ostatnie dni w świecie technologii były naprawdę bardzo interesujące. Bardzo interesujące i powiedziałabym, że bardzo gorące, dlatego ten odcinek Tech Story Live musiałyśmy nagrać drugi raz. Bo choć miałyśmy już gotowe nagranie, to okazało się, że wydarzyło się tyle ważnych rzeczy, że po prostu musiałyśmy wszystko powtórzyć po to, żeby zaoferować Wam jak najbardziej aktualny podcast. I z tego powodu to nagranie może być jakościowo trochę gorsze niż zazwyczaj, bo tym razem nagrywamy z naszych domów, a nie w studiu nagraniowym. Więc jeśli gdzieś nagle zamiał czy kotasi, lub od moich sąsiadów y, zaleci disco polo, to wybaczcie nam, ale za to obiecujemy, że warto z nami zostać do samego końca. W podcaście TechStory witają Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekty, które nauczyli w gazecie wyborczej oraz Sylwia Czubkowska. TechStory. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech TechStory. Zanim zaczniemy opowiadać Wam o kolejnych ciekawych technologicznych historiach, mamy tradycyjną prośbę. Jeżeli nas słuchacie i uważacie, że e, nasz podcast jest ciekawy, to zasubskrybujcie tę historię i ocencie nas. Wiemy też, że jest poważny problem z znalezieniem nas na Spotify, ale tam też jesteśmy, tylko trzeba po prostu dość mocno poskolować. No cóż, Spotify jest niemalże monopolistą, więc może sobie pozwolić na to, żeby udawać, że nie ma problemu. Ale jest to firma na tyle ciekawa, że być może kiedyś o całym Spotify nagramy odcinek. Na razie jednak skupmy się na wydarzeniach z ostatnich dni. Bo tak jak mówiłam już, jest o czym opowiadać. Ten początek wiosny był tak napakowany wydarzeniami, że dzisiaj chyba odpuścimy sobie i ciekawostki, i jakieś zaskoczenia i opowiemy wyłącznie o ważnych tematach. To co od czego zaczynamy? Trzęsienie ziemi w Kalifornii, czy jeszcze większe trzęsienie ziemi w sztucznej inteligencji? Ja bym zaczęła od jeszcze innego tematu, takiego trochę naszego ulubionego w ostatnim czasie, czyli TikToka. TikToka, bo tutaj ten zegar nad tą singapursko-chińską platformą coraz bardziej tyka i może wytykać no, jeżeli nawet nie koniec, to przynajmniej bardzo poważne problemy. No, faktycznie. Szczególnie, że to już nie są tylko bany i ostrzeżenia gdzieś tam z drugiego końca świata, z Tajwanu, ze strony władz federalnych Stanów Zjednoczonych, władz stanowych również, Kanady, Nowej Zelandii ale te kontrowersje i ostrzeżenia i bany są coraz bliżej nas, są coraz bliżej Polski. Oczywiście Komisja Europejska, Parlament Europejski, o czym mówiłyśmy, zakazał swoim pracownikom używania TikToka. Takie decyzje też, Na takie decyzje też naciska Centrum Cyberbezpieczeństwa Belgii, myśli o nich rząd holenderski, nawet Rishi Sunak, czyli premier. W Wielkiej Brytanii został wezwany do zakazania urzędnikom publicznym korzystania z TikToka. Zresztą BBC, czyli publiczna stacja telewizyjna, publiczne medium brytyjskie, już swoim pracownikom wydało taki zakaz. Ale tak jak mówię, coraz bliżej, coraz bliżej, więc czeska yy, yy, służba wywiadowcza, czeski wywiad również skierował takie, takie sugestie do, do rządu w Pradze. I co bardzo ciekawe, jak się dowiedziałyśmy. Także w Polsce zaczynają się pierwsze tego typu kroki w okolicach rządowych, a konkretnie w Radzie do Spraw Cyfryzacji. Rada to jest takie ciało, do, ciało, ciało doradcze, niegdyś przy Ministerstwie Cyfryzacji, teraz przy KPRM, bo tam zostało wchłonięte to ministerstwo. I w Radzie zaczęto prowadzić takie analizy przygotowawcze do uchwalenia uchwały. Która miałaby też właśnie skłonić nasz rząd do jakiegoś takiego ostrzejszego podejścia do TikToka. To wiesz, to mam dwie uwagi do tego. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że my także zastanawiamy się i analizujemy, jakie będą skutki korzystania z TikToka przez urzędników państwowych, bo to jest, to jest uchwała. Ona wcale nie musi przekonać naszego rządu do zastosowania bana takiego politycznego. Wobec urzędników, ale bardzo się cieszę, że ten temat jest podejmowany. No zresztą Polska strona z tego, z tego co, co już było tak oficjalnie ogłaszane, wysłała zapytanie do Komisji Europejskiej z prośbą o takie techniczne podstawy tego zakazu, które Komisja wydała, który dotknie no jakby nie było 35 tysięcy urzędników unijnych. Bo faktycznie, mimo że coraz więcej służb na całym świecie e, ostrzega i coraz więcej polityków i urzędników przychyla się do tych ostrzeżeń, to wciąż brakuje takich jednoznacznych dowodów, które dałyby podstawy do banów, a szczególnie takich konsumenckich banów. Być może więcej nam powiedzą zeznania Shosi Chu, czyli prezesa TikToka, do których ma dojść już zaraz, ta, w tym tygodniu, 23 marca. To będą zeznania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, a konkretnie przed Komitetem Energii i Handlu. I mam wrażenie, że sporo z tych działań, zarówno takich skierowanych w stosunku do TikToka, jak i działań TikToka, bo one też się mocno nasiliły, Właśnie jest związanych z tymi, z, tym, z, tymi, z tymi zeznaniami, że wszyscy na to czekają i chcą być jakoś mieć jakieś własne zdanie nie? na ten temat. No, ja też przyznam, że wyjątkowo czekam. One będą gładkie i bardzo wyważone, jak to przeważnie zeznania prezesów, ale w dalszym ciągu same pytania mogą nam dość dużo opowiedzieć. Ale jeżeli chodzi o Polskę, to co? Ja bym się nie spodziewała, że u nas dojdzie do jakichś takich poważniejszych działań. A, I ja też. Tak, mamy rok wyborczy, nie? No. Mamy rok wyborczy no. i widać, że ta aplikacja staje się coraz popularniejszą platformą wśród polskich polityków. Tak bardzo, że przecież aktywność na tym portalu stała się takim już oficjalnym elementem strategii wyborczej, Prawa i Sprawiedliwości na tą nadchodzącą kampanię. Na czele z tym nagraniem, które wzbudziło już spore poruszenie, możemy puśćmy fragment tego nagrania, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze. Już je obejrzeli. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Czy Wy w ogóle wiecie cokolwiek o prawie i sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty cypisa i maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te 8 lat. Chętnie posłucham konkrety w komentarzach. Za co tak naprawdę nienawidzicie I to nagranie trafiło na, na TikToka ledwie, ledwie kilka dni temu. Już ma naprawdę bardzo ładne zasięgi. Zrobiło ponad 200 tysięcy odsłon. To oczywiście w porównaniu z największymi influencerami TikTokowymi wciąż nie jest jakiś mega duży wynik, ale to jest to tyle ważne, że powiesza się jakaś dyskusja wokół tego nagrania. Tam występuje rzecznik, rzecznik PiS Fogiel i, no, i na pytanie, czemu tak młodzież nienawidzi pis jednak młodzież zaczęła tak bardzo konkretnie odpisywać takimi bardzo szczegółowymi mhm. argumentami, Włącznie z najzabawniejszą odpowiedzią, która brzmi, że chci, chcielibyśmy mieć tak łatwe pytanie na maturze. <grytanie> 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 Więc wylała się taka dyskusja, że a, no tutaj PiS próbuje z TikTokiem, ale nieudolnie, no bo przecież zbiera hejt, można powiedzieć, tak? Albo zbiera po prostu argumenty takie bardzo krytyczne, ale jednak te zasięgi, które są wokół tego nagrania, emocje, które ono wzbudziło, ilość komentarzy, ilość udostępnień, no to jest moim zdaniem dokładnie to, o co PiSowi chodziło. Absolutnie niewykluczone, tym bardziej, że jest jeszcze drugie nagranie, które pojawiło się też w ostatnich dniach, na którym europoseł Tomasz Poręba też się bardzo ciekawie wypowiada. Wiesz, to pierwsze, bo to jest pierwsze, z którym PiS wystartowało, w którym Poręba wyraźnie wskazuje do kogo ten cała kampania na TikToku jest skierowana bo on tam mówi, e, mówi do ludzi, którzy w 2005, 2007 dokładnie, czyli w czasie rządów platformy obywatelskiej 2007-2015 roku byli dorośli i, i mieli jakieś problemy e, takie finansowe, byli częścią emigracji polskiej etc. więc nie, kieruję, nie, nie jest ten kierowany przekaz tej kampanii TikTokowej PiSu do zetek, czy do alf, czyli do tych najmłodszych i młodzieży, która nienawidzi PiSu, jak to w pytaniu Fogla, tylko do trochę starszych, do milenialsów, 30-40-latków, a mocne, emocjonalne treści po prostu pozwalają się przebić w algorytmie i szerzej z tym pójść. Jest jeszcze jedno nagranko, a to, to może nie do końca o temacie tiktokowym, chociaż ja wiem, może troszkę o temacie tiktokowym, też tu wspomniane poręba Chwali się, że PiS w ramach wolności, walki o wolność, wolności obywatelskie blokował wdrożenie tak zwanej akta 2, czyli dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w Unii Europejskiej. I kiedy mówił o akta 2, to ewidentnie, no to wiesz, co robi. Tak, tak. Ja mam się to ochotę tutaj żachnąć, bo cała ta kampania z blokowaniem Akta 2, w cudzysłowie, oczywiście, to było pójście pod rękę z Yy, największymi tych gigantami z Googlem i Facebookiem i powtarzanie ich narracji. Jaka akta 2 w ogóle o tym mówimy? Tak, hasło akta 2 zostało ukute przez lobbystów, tak, no Google tak, i Facebooka. Tak. Więc kiedy pis mówił akta 2, to ja tak sobie myślę, że mm, jakie by nie były kontrowersje wokół TikToka, ile by nie było tych sygnałów, to raczej to nie jest ta opcja polityczna, która będzie chciała gdzieś zadrzeć z dużą firmą technologiczną. Oni lubią się z big techami po prostu. Jakby nie było. Kampania wyborcza na TikToku powoli, ale jednak coraz bardziej się rozkręca. I wiesz, ja się wcale nie zdziwię, jeżeli te scenariusze do nagrań, przynajmniej niektórych, pisze już sztuczna inteligencja. Szczególnie, że. Szczególnie, że to, co zobaczyliśmy razem z premierą GPT-4, no jest mocne, to trzeba przyznać. Po politycznemu można wręcz powiedzieć, że to mm. jest game changer. I politycznemu, i technologicznemu, nie? Bo ta premiera odbyła się mm, dokładnie tydzień temu. I od tamtej pory mamy istny festiwal. Kolejnych przykładów tego, do czego jest zdolny GPT-4, jak bardzo jego możliwości są większe, lepsze od poprzednika, a przecież ta trójka, czy właściwie ta trzy tak jak tłumaczyłyśmy w jednym z odcinków, no to ledwie w listopadzie miała premierę, więc to nawet pół roku nie minęło, a już mamy kolejny skok. Nie minęło pół roku i e, faktycznie jest bardzo, bardzo duża poprawa w porównaniu do poprzedników, czy to do GPT-3, albo do tego czata GPT, czyli wersji trzy Nowy system udziela bardziej poprawnych, bardziej zniuansowanych i bardziej kreatywnych odpowiedzi. Potrafi odpowiadać i tekstem, i obrazem, czyli jest to taki model multimodalny, ponieważ e, można mu zadawać pytania w formie nie tylko tekstowej, ale też e, obrazkowej, a na tej podstawie e, sztuczna inteligencja udzieli odpowiedzi tekstowej. No, i to już samo to, to jest ogromny skok, ale dosłownie chwilę po premierze sieć po prostu zalały przykłady zastosowania GPT-4. A to ktoś napisał za jego pośrednictwem prostą grę, a to jakiś program, całkiem niezłe opowiadania, albo całkowicie zautomatyzował obsługę klienta, albo nawet czatowanie na portalach radkowych. Można. Można, można. Taka. Takiego rozwiązania bym się nie spodziewała, ale ludzie mają różne potrzeby i na pewno teraz będą eksperymentować do oporu. Ale jak już wracamy do szczegółów, szczegółów coraz większych kompetencji GPT-4 w stosunku do swojego poprzednika, to według danych opublikowanych przez samo OpenAI, czyli twórcę tych, tych usług, model w języku polskim osiągnął 82% poprawnych odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru, w którym były zadawane pytania z 57 różnych dziedzin. Po angielsku poszło mu jeszcze lepiej, bo miał ten wynik 85%, więc jest naprawdę nieźle, a wszystko dlatego, że korzysta z coraz większej bazy wiedzy do trenowania swojej wiedzy. No i to widać także w pytaniach i odpowiedziach, właśnie dotyczących wiedzy. W porównaniu do czata GPT zrobił bardzo duże postępy. Poprawa jest o kilka, kilkanaście punktów procentowych. Czwórka daje radę nawet w przypadku testu, który muszą przejść sommelierzy, czyli znawcy wina. ChatGPT, czyli wersja 3,5, przechodziła. Ten test ze zgodnością 80%, a czwórka osiąga aż 92%. No, czekaj, czekaj, bo ja czegoś nie kumam. Somelierzy, czyli to powinno być organoleptycznie, nie? E, tak. E, I generalnie w tym teście dla somelierów tam są trzy etapy, przy czym zdaje się, że dwa takie organoleptyczne, e, ale jest też jeden e, teoretyczny. No i tutaj czwórka właśnie w tym teoretycznym taki imponujący wynik osiągnęła. No dobra, czyli na razie teoretycznym, więc może i coraz lepiej, ale jeszcze jakoś tak super genialnie i idealnie. Wiadomo, że nie. Oczywiście w dalszym ciągu ten model też ma ograniczenia. Pierwszym i być może najważniejszym z nich jest to, że czwórka nie zna wydarzeń, które nie znalazły się w bazie, na której, w bazie danych, na której była trenowana, czyli nie wie, co wydarzyło się po wrześniu 2021 roku. Historia dla niej, historia kończy się we wrześniu 2021. Wciąż nie jest też w pełni wiarygodny, wciąż leje wodę i jeżeli nie wie, to ściemnia, klasyk, ale robi to już teraz rzadziej i co ważne, w takich wewnętrznych ocenach OpenAI, czwórka uzyskała wynik o 40% wyższy niż chat GPT, czyli wersja 3,5. No, czyli tak naprawdę kluczowe jest to, że w takim bardzo przyspieszonym tempie dostarcza nam się kolejne, coraz lepsze, coraz bardziej dopasowane, coraz doskonalsze usługi sztucznej inteligencji, tej generatywnej sztucznej inteligencji, bo przecież dosłownie przed kilkoma dniami miała premierę też piąta wersja graficznego hitu opartego na AI, czyli Mid Journey. I te grafiki no, naprawdę robią wrażenie. Znaczy, one każde robiły wrażenie, ale dzisiaj mamy już takie grafiki, które naprawdę mogą udawać. Zdjęcia i udawać prawdziwych ludzi. Absolutnie um. tak. I wejdę ci w słowo, ale to też, to też oznacza, że oczywiście sztuczna inteligencja się uczy, ale to też bardzo pokazuje, jak my się uczymy zadawać pytania sztucznej inteligencji, czyli generować te, co się nazywa w języku fachowym, prompty. Czyli zada, tak, zada, zadawać tak szczegółowe pytania, żeby sztuczna inteligencja dokładnie wiedziała o co nam chodzi. To jest też spory skok w tym, jak my zaczynamy tak naprawdę z tą, tą sztuczną inteligencją współegzystować, przynajmniej na tym polu zawodowym, tak, albo na jakimś takim polu zadań zlecanych dla niej. I będziemy musieli się jeszcze sporo nauczyć sami, bo ta oferta jest coraz większa. Właściwie można ją każdego dnia aktualizować ofertę nowych usług opartych na sztucznej inteligencji. To się zresztą dzieje. Wiesz, jest prawdziwy wysyp jakichś newsletterów, um, usług, które polegają na tym, że się dostaje tą aktualizację nowych AI-owych mhm. tak, tak. cudów i cudeńków. Tak, no, minęło zaledwie kilka miesięcy, a trochę się świat zmienia. No ale, no, ale pewnie jeszcze nagramy jeden odcinek o sztucznej inteligencji, coś mi, coś mi się tak wydaje. Ale oprócz... no tak, bo obok, obok, tego skoku, obok tego skoku mamy też coraz więcej sygnałów, że to się dzieje tak szybko, że za innowacjami może nie nadążać po prostu ochrona nas wszystkich. Hmm. No tak, coraz więcej ekspertów zaczęło wykazywać um, po prostu braki transparentności w, w tych pracach. Na czele z e, GPT-4, GPT-4, którego twórca, choć pięknie się nazywa, czyli OpenAI, to w dokumentacji technicznej nowej usługi e, ta dokumentacja liczy sobie 98 stron. To nie jest jakaś wielka e, e, kniga, nie ujawnił szczegółów związanych z tym, jak i na czym trenuje nowy model? No, nie ujawnił, bo wiadomo nie, po co się za bardzo tam chwalić, jak się działa. I to wszystko, gdy się to jeszcze złoży z taką bardzo symboliczną sytuacją w Microsoftie, który przypomnijmy, jest największym inwestorem w OpenAI, a który na kilka dni przed startem GPT-4 rozwiązał swój zespół do spraw etyki sztucznej inteligencji, to, to wyraźnie widać, że za boomem technologicznym może nie podążać ten etyczny właśnie, ten związany z odpowiedzialnością społeczną, odpowiedzialnością biznesową, a tempo jest tak duże, że za chwilę możemy mieć potężne z tym związane problemy. Mogłoby się wydawać, że po historii kolejnych innowacji, kolejnych biznesów i kolejnych problemów, które przecież regularnie się pojawiają, gdyby się nie pojawiały, to byśmy byłby bez pracy. No tak. Mogłoby się wydawać, że faktycznie Ktoś zacznie w końcu wyciągać wnioski, że jest naprawdę wiele negatywnych skutków takich zmian technologicznych, nad którymi musimy po prostu nauczyć się panować. Tak. I zanim coś zostanie dopuszczone, zanim czymś się wszyscy, na, na co się wszyscy napalą, to jednak ta warstwa prawno-społeczna musi być naprawdę przebadana, A, przemyślana, to... bo. Przykładów naprawdę nie musimy szukać daleko i nie musimy szukać w dużej odległości czasowej, bo być może najciekawsze i jednocześnie najmniej optymistyczne wydarzenie z branży takiej około technologicznej ostatnich dni dotyczy właśnie takich miękkich, ekonomicznych skutków. A ja mam tutaj na myśli oczywiście upadek banków Silicon Valley i Signature. Oraz to, co się obecnie dzieje na rynkach finansowych, co naprawdę może znowuż dotknąć nas wszystkich. Nieważne, czy jesteśmy blisko, czy jakoś dalej związani z biznesem technologicznym. I to jest wydarzenie, które w, które w dalszym ciągu które jeszcze się nie zakończyło, które będzie miało swoje konsekwencje prawdopodobnie dalekosiężne. Przypomnijmy, całkiem niedawno, czyli w piątek 10 marca, upadł Bank Doliny Krzemowej. Jest to 16 największy bank w Stanach Zjednoczonych, a zaledwie dwa dni później upadł Nowojorski Signature, który zajmował się kryptowalutami. I choć władze Stanów zareagowały, właściwie natychmiast, to tamtej pory panika rozprzestrzenia się na kolejne rynki. To jest właściwie bardzo ciekawe, że zareagowały tak szybko, bo e, zobacz, jak zaczęło dochodzić do tych pierwszych sygnałów, że się bardzo źle dzieje w obu bankach, szczególnie w SVB, to pojawiały się sygnały ze strony analityków amerykańskich, no i nie tylko amerykańskich, że hmm, może i się szykować niestety powtórka z 2008 roku, ale jednak mamy tu do czytania z big techami. Które zbierają potężne baty za to, co wywrabiały w ostatnich latach, i nie wiadomo, czy władze federalne, władze publiczne, amerykańskie, finansowe będą chciały im zacząć pomagać. Co jest też strasznie ważne, bo jak widać ta atmosfera wokół dużych technologicznych graczy może naprawdę negatywnie na nich wpływać w sytuacji kryzysowej. No ale jednak zadziałaś ta interwencja, ona na chwilę powstrzymała jakąś taką taki najczarniejszy scenariusz. Ale to nie znaczy, że ta sytuacja się już skończyła. My, moim zdaniem, my jesteśmy dopiero na początku jakichś poważniejszych wydarzeń związanych z finansami i startupami oraz dużymi technologicznymi graczami. Niestety tak to wygląda, ale zanim spojrzymy w przyszłość, to jednak e, ciekawostka, czy ty wiesz, co łączy. E, Silicon Valley Bank z Lehman Brothers z tym bankiem, którego upadek w 2008 roku zapoczątkował kryzys finansowy globalny. No to zapewne że się o nich ciągle mówi, że są za duzi by upaść. <grym> też, też. Nie, wiesz to jest jeden człowiek, jest pewien menadżer, który w obu tych bankach odpowiadał za strategię, nazywa się Joseph Gentile. I moim zdaniem to jest po prostu największy pechowiec ostatnich miesięcy, jeżeli nie lat, bo on był Chief Financial Officerem w Lehman Brothers, a w SV Banku, czyli w SVB, był Chief Administrative Officerem. Tyle, że ta stworzona przez niego strategia dla Banku Doliny Krzemowej, być może się po prostu nauczył, była dużo bardziej zachowawcza i dużo bardziej taka bezpieczna, i wydawało się, że jest po prostu odporna na wszelkiego rodzaju zawirowania rynkowe. Mm, no, tylko że sytuacja w ostatnich miesiącach już nie była taka. Taka stabilna, jak jeszcze nawet w czasie pandemii. Z podawania. Z podawania. Także sytuacja wokół wielkich spółek technologicznych, o czym miałyśmy cały odcinek. Ale zresztą chyba i SVB będzie trzeba poświęcić cały odcinek i dokładniej, dokładniej opowiedzieć o tym, co się dzieje. Na razie kluczowe jest to, że SVB inwestował w obligacje Rządu Stanów Zjednoczonych, a w teorii to naprawdę najbezpieczniejsze papiery wartościowe na świecie. Tyle, że jeżeli zaistnieje sytuacja, w której rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja połączy się z podwyżkami stóp procentowych, to okazuje się, że nawet takie najbezpieczniejsze inwestycje mogą w dwie doby to były dwie doby chyba, nie zatopić cały bank. W tym banku konta miały przede wszystkim startupy i spółki technologiczne, czyli generalnie byli to ludzie, którzy bardzo dobrze poruszali się w świecie takiej cyfrowej informacji. No, i zaczęło się od tego, że analitycy z Wall Street na początku marca zwrócili uwagę na kilka transakcji Espoo Banku. Po prostu bank wyprzedawał papiery o wartości 20 miliardów dolarów. No, i uznali, że może to być sygnał utraty płynności. No, ponieważ Wall Street z. Big techami, czy też po prostu z, ze światem technologicznym jest jednak dość blisko, to ci analitycy podzielili się swoimi wnioskami z kumplami z takiego tech światka. No i jak ci ruszyli do banku, ratować swoje depozyty, no i zaczęła się, zaczęło się domino, bo gdy kolejne osoby i kolejne spółki zaczęły wypłacać swoje środki, no to los banku był absolutnie przypieczętowany. No i tutaj rzeczywiście zobacz, ta atmosfera, właśnie, tak? Takie, takie przekonanie, że najlepsze, Momenty, najwie, momenty takich największych wzrostów, najłatwiejszych wzrostów big techów są już trochę mm, poza nimi. Też mogły tą sytuację dodatkowo nakręcić. Szczególnie, że SVUP konta miały firmy zarówno z Doliny Krzemowej, jak i te, które działały w Europie, w Izraelu i dopiero wchodziły na rynek amerykański. Więc to domino, tak jak powiedziałaś, może mieć po prostu znacznie szerszy zasięg, a upadek banku oznacza dla naprawdę wielu firm brak dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunkach, brak możliwości robienia przelewów, brak możliwości wypłat pensji, no, w ogóle płacenia jakichkolwiek rachunków, jak informował serwis Dwercz, w sumie ponad 90% depozytów w SVP było nieubezpieczonych. co Uuu, Takie, no nie, prawda? Troszkę dreszczyk tutaj jednak jest, jak się o tym słyszy i 90% takich wszelkich Bieżących w efekcie wydatków, poważnie zagrożonych. Na szczęście, jak już mówiłyśmy, do akcji bardzo szybko weszli dorośli, czyli po prostu rząd Stanów ha. Zjednoczonych oraz bank centralny, którzy szybko zapewnili, że właściciele kont będą mieli dostęp do swoich pieniędzy, że mimo tego, że bank de facto upada, to depozyty są bezpieczne i one nie wyparują. No i to pozwoliło na Powiedzmy, takie zarządzanie paniką na, na rynkach. No powiedzmy. powiedzmy, bo rzeczywiście ze Stanów Zjednoczonych ta panika zaczęła się przesuwać teraz do Europy i z powodu takich nasilających się obaw o kryzys bankowy, także na europejskich rynkach od kilku dni trwa wyprzedaż akcji banków. Z finansowej areny znika chociażby Credit Suisse. Czyli jeden z najbardziej znanych, takich szanowanych z ogromną historią szwajcarskich banków, który ma zostać przyjęty przez no, większego konkurenta, przez UBS. Ja wiem, że tutaj trochę już odpływamy od tematów technologicznych, ale tak jak często mówimy, naprawdę technologie wpływają na wszystko, na rynki finansowe również wpływają. I wiele wskazuje na to, że ten upadek SVB to właśnie był taki trzepot skrzydeł motyla, który może uruchomić reakcję łańcuchową. A ta może się odbić naprawdę potężną czkawką, przynajmniej startupom i firmom technologicznym z całego świata. Tak, no jest o czym opowiadać, i naprawdę musimy nagrać o tym osobny e, odcinek. Wydaje mi się, że też musimy nagrać osobny odcinek e, o GPT-4, bo to po prostu jest przefascynujące. E obie te historie są naprawdę niezwykle ważne i o obu chcemy chyba wam tak dogłębnie opowiedzieć dajcie nam znać o której chcielibyście posłuchać w pierwszej kolejności wiesz co możemy nawet zrobimy na naszym nowym koncie instagramowym ankietę i odpowiadajcie nam w tej ankiecie który który temat jest dla was pilniejszy czyli kryzys na rynku finansowym wywołany działaniami big techów czy też sytuacją wokół big techów a może jednak kwestie związane z etyką i odpowiedzialnością wokół tworzenia. Sztucznej inteligencji. Będziemy bardzo wdzięczni za to odpowiedzi, bo nam to pomoże w lepszym przygotowaniu treści dla Was. W tej krótszej formie, czyli w tych light, tak pokrótce opowiedziałyśmy Wam o tych najważniejszych wydarzeniach z ostatnich dni. Mamy nadzieję, że ta forma Wam się podoba, ale że też będziecie wracać do naszych dłuższych odcinków, tych pogłębionych. Pamiętajcie, że nasz podcast jest dostępny na wszystkich możliwych platformach podcastowych, nawet na Spotify. Choćby nie dało się tam tak łatwo nas znaleźć. No i przede wszystkim w aplikacji Talk FM. Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska. Jak zawsze, w opisie odcinka umieścimy linki do źródeł, z których można dowiedzieć się więcej o naszych dzisiejszych tematach. No i tak jak wspomniałam, zaczepiajcie nas w mediach społecznościowych, na naszym własnym Instagramie i piszcie do nas na techstoriummaupa.tok.fm. Do usłyszenia. Dziękujemy. techstorię. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska O ludziach i technologiach Techstorie.